wyśmienicie. Naprawdę wspaniały moment na to, żeby można było zapoznać się z tymi przepięknymi obiektami, historią tego regionu, historią ludzi, którzy tu mieszkają i którzy mieszkali tu przed wieloma laty. Już postanowiliśmy, że co roku będziemy zwiedzać te dworki. I również bardzo dziękujemy, że została zamówiona taka pogoda i nareszcie skończyła się zima i od razu natychmiast zaczęło się lato. Tak, warto również docenić cały repertuar artystyczny, czyli wiele koncertów i takich możliwości, żeby właśnie się zainspirować w tych wnętrzach, łączyć muzykę z jedzeniem. Jest to rewelacyjna inicjatywa, jest coś dla ducha, coś dla ciała. Myślę, że warta jest powtórzenia w następnym roku, bo nie wszystko zobaczyliśmy. A jest w ogóle fantastycznie, poznaliśmy tylu cudownych ludzi i wydaje nam się, że chyba tak od jakiegoś dłuższego czasu trudno było spotkać takich ludzi, tak empatycznych i tak uwierzyć na nowo w to, że ludzie są dobrzy po prostu, że są fajni. Jest piękna pogoda i wszystko jest ładnie zorganizowane, więc jesteśmy obie chyba bardzo pozytywnie zaskoczone. Dostałyśmy całą mapkę, informacje na temat tego, gdzie możemy pójść. Ja uważam, że to jest super idea. Uważam, że super, można poznać kulturę i można poznać w ogóle jakieś pałace i zamki, które są, bo często ludzie w ogóle, gdybyśmy się nie dowiedzieli z ulotki, że coś takiego jest, tośmy w ogóle o połowie nawet nie wiedzieli, że istnieją. Zresztą bardzo lubimy zwiedzać różne pałace, dwory, to jest takie nasze hobby małe w całej Polsce, więc tutaj na Pomorzu mieliśmy okazję przez to poznać nasze lokalne, że tak powiem, nie? Zawsze taka inicjatywa jest bardzo, myślę, że przez wszystkich mile przyjmowana. Dlatego, że raz, że historia, dwa, poznawanie regionu i super spędzanie czasu wolnego. Czy w towarzystwie przyjaciół, przyjaciółek, czy w towarzystwie rodzinnym. Poza tym trzeba dodać to, że są dodatkowe inicjatywy, czyli nie tylko zwiedzanie. Zostaliśmy poczęstowani pysznym ciastem, dodatkowo koncerty, więc to wszystko powoduje, że jest cała aura wokół tego festiwalu. Można poznać właścicieli tych budynków, tych obiektów, można z nimi porozmawiać, posłuchać historię ich życia, w jaki sposób stali się właścicielami w ogóle tych obiektów, no i w jaki sposób żyją, jak przyjmują tutaj gości, jaka jest oferta wynajmu pokoi w tych różnych miejscach. Mi się najbardziej spodobała możliwość wejścia do środka tych obiektów, dlatego że zawsze interesowałam się tutaj dworkami i pałacami w regionie, no ale większość musiałam z zewnątrz tylko albo zajrzeć delikatnie przez szybę do środka. Nie miałam takiej możliwości właśnie, żeby poznać właścicieli i żeby ktoś mnie oprowadził, dlatego uważam, że to jest super inicjatywa. To jest dobra inicjatywa, bo to można wszystko poznać. No i praktycznie każdy pałac jest inaczej, czy nawet ten dworek. Nie idzie porównać jednego do drugiego. To, że są jeszcze występy muzyczne, to jest właściwie taki miły dodatek, ale generalnie to w ogóle poznajemy region i możliwości. A dwory i pałace na Kaszubach były. I to szczególnie tych Kaszubach północnych. Było ich bez liku. I myślę, że dla mieszkańców stałych tych miejsc, tych, którzy tutaj mieszkają od zawsze i tych, którzy przybyli na tą ziemię, jest to strzał w dziesiątkę. Cudowny czas spędzony w pięknych wnętrzach, miłych gospodarzy i to wszystko jesteśmy w stanie obejrzeć w przeciągu kilku dni. Wrócimy za rok. Mam nadzieję, że idea będzie trwała i kolejne pałace będzie możliwość obejrzenia.